Cześć wszystkim! Znowu Plan 7, nasz ciąg Tyranii. Dobra. Planuję dzisiaj dwie rzeczy zrobić. Pójdziemy zabić tego Matiasa. I mam nadzieję, że doświadczenie, które wtedy tam zdobędziemy, pozwoli Lantremu tak wejść na 10 poziom. Jeżeli tak się stanie, to cofniemy się tutaj do murów i pozbieramy te znaki, których nie mogliśmy póki co zdobyć. Zobaczymy, jakie nam nowe zaklęcie nam to da. Okej, dostaliśmy nową wiadomość od stanowiciela Regulusa. Mój drogi, twoja relacja jest fascynująca. Dziękuję ci za nią. Okej, stanowicielka Mythois. Okej, zaraz to zobaczymy. Nie jesteś rzecz jasna pierwszym, który ogłasza edykt. Hegemon posługiwał się wieloma spośród nas do rzucenia swojej magii. Nie jesteś też pierwszym, który przełamał edykt, choć twoja lista tych, którym się to udało, jest znacznie skromniejsza. To, co w tej sprawie naprawdę ciekawi, to fakt, że nie znalazłem nigdzie żadnej wzmianki o tym, by ktoś ogłosił i przełamał ten sam edykt. W tym względzie istotnie jesteś wyjątkowy. Zła wiadomość jest taka, że archonci to wiedzą i będą wobec ciebie podejrzliwi. Do tego pergaminu załączam informację, jak skontaktować się z czcigodną stanowicielką Mythois, moją wieloletnią znajomą, która jest być może najlepiej w całym sądzie zorientowaną w sprawach, których nie naucza Tunon. Traktuj ją z szacunkiem, a z pewnością nie zawiedzie twojego zaufania. Życzę ci szczęścia, przyjacielu. Sądzę, że w nadchodzących dniach będzie ci bardzo potrzebne. Stanowiciel Regulus. Ok? W sprawie wiesz. Z piórem w ręku pochylasz się nad pustym arkuszem pergaminu. Obok siebie masz informacje kontaktowe stanowicielki Mythis. Zastanawiasz się, jak zacząć swój list. Ok? Pospieszna prośba? Uprzejme przedstawienie prośby. Ok, może... Może wybierzmy tę opcję. Piszę do ciebie... Droga stanowicielko Mythois, piszę do ciebie na prośbę mojego kolegi i mentora, stanowiciela Regulusa. Nie jest on w stanie udzielić mi odpowiedzi na moje pytania, co zdarza mu się nader rzadko i uważa, że tylko ty możesz mi pomóc. Zachciej proszę wybaczyć mi, że narzucam się z pytaniami, ale byłem niezmiernie wdzięczny, gdybyś powiedziała mi ze swoją wiedzą na temat edyktów Hegemona i magii wież. Wieża górska w terasach przebudziła się w mojej obecności ledwie chwilę po tym, jak odwołałem edykt Hegemona. Dlatego też muszę dowiedzieć się, co dokładnie wydarzyło i co to dla mnie oznacza. Z góry dziękuję za pomoc i mądrość. Stanowiciel Janusz Tracz. Okej. Wyślijmy to. Okej. List jest w drodze. Okej. Czy to są niezłomni? Tak, to są niezłomni. Co ich tutaj tak pokarało? Okej. Wygląda na to, że... Chór. Spiżowy giermek. Zauważasz leżącego bezwładnie żołnierza. Na jego poszarpanym, pokrwawionym skorupu błota i zastygłej krwi ubraniu dostrzegasz barwy oraz insygnie niezłomnych. Walczy z bólem wraz z każdym nierównym oddechem. Kiedy się do niego zbliżasz, lekko przychyla głowę. Nie ma jednak sił, by na ciebie spojrzeć. Jedyni przybysze, którzy mogliby tędy podróżować, to ci, którzy wymordowali załogę szarej wartowni. Jeśli to wy, umrę z przekleństwem na ustach. A więc to tak, po prostu mnie dobij. Nie nadaje się już do niczego. Co to się wydarzyło? Zapewne miała to miejsce potyczka. Co prawda niezbyt imponująca, ale za to krwawa. To szkarłatny chór. Ścigają nas po tym pustkowiu, co rusza atakując. Wygląda na to, że w końcu zapędzili nas w tej przełęczy w Kozi Róg. Walczyłem w pierwszej linii obrony. Gdy wszyscy moi towarzysze padli, chór poszedł dalej. Sądziłem, że mam szczęście, ale nie sprawdzili, czy ktoś ocalał. Po kilku godzinach zmieniłem zdania. Mam kilka ważnych pytań.
Obawiam się, że nie mam zbytnio czasu, aby zabawiać się odpowiedziami o historii Królestwa Krzepy. Wolałbym spędzić moje ostatnie chwile, zapamiętując prawdziwy kolor nieba. Potrzebujesz pomocy? Mogę opatrzyć twoje rany. Nie brak ci optymizmu, ale jego rany są zbyt poważne. Mógłbym spróbować zaklęcia leczącego, ale obawiam się, że to tylko bym przedłużył jego cierpienia i dał mu złudną nadzieję. Nie spodziewałem się, że ktoś ze zgrei Asha będzie miał przy sobie bandaże. W żelaźni możecie praktycznie wyhodować sobie nowe kończyny. Chociaż jeśli jesteście z sądu Tutona, możesz mieć inne zdolności. Gdzie jest Matias? Matias, jeśli żyje, jest zresztą moich rodaków. Okej. W takim razie chyba postawię cię w spokoju. Wiecie co, dobijmy go. Skoro i tak nie możemy go uleczyć. Pozwól, że przyspieszę twoją podróż w nicość. Czy to na pewno konieczne? Mogę przekazać środek uspokajający. Chcesz go zabić? Zapomnij, że cokolwiek mówiłem. Okej. Okej, Lantremu się to nie spodobało, ale... Sam powiedziałeś, że nie ma dla niego nadziei, Lantry. Tak, dobra. Ty możesz... użyć... Co dla ciebie chcemy dać? Przypadłość strzału, okej. To może na razie zostawmy tak, jak jest. The Unbroken have held out longer than most. Ta. Co tu mamy? Obrona przeciwko zaklęciom plus 15. Probierzemy wszystko. No i... Dobra, szukamy. Idziemy dalej. Spiżowy giermek. A czemu nas nie atakują? Chór od razu nas zaatakuje, jak widać. Okej, wykryto pułapką. Czy chcemy się bawić z chórem? W sumie czemu by nie? Niczemu nam to nie zaszkodzi. Zabić stanowiciela! Dobra. Idziemy do przodu. Walnijmy im kulę ognia, dopóki ładnie się ustawiają. Zróbmy kolec. Okej. Podejdę bliżej. Użyję tego wybuchu. Okej. Możemy ich poprzewracać? Chyba możemy. Dobra, teraz ukierunkowana siła. Ty weź atakuj kogoś. Okej, ładnie. Możemy ich oszołomić również. Dobra, ładne AOE nam wchodzi. Tak, ze zwrotka ładne combo zarzuciła. Okej. Groźny kolec. Okej, to weź się ulecz. Ty ich stamtuj. Okej, możemy ich z powrotem przewrócić. Okej, ładnie. Okej, nie zdarzyłem. Okej, coś to jakieś dziwne wybuchy były. Krwawa ogarzyca mu. Tak, używa jakichś rzeczy, których nie znam, ale... Sporo nas poraniły, ale... Tak, na koniec jeszcze rany zadały. Okej, dobra. Leżyjemy. Baryk niedługo się wyleczy, zwrotka też, więc... A więc nic poważnego. Dobra, pozbądźmy się chóru najpierw. Potem pogadamy z niezłomnymi. Okej.
Lećmy tutaj bliżej. Okej. Czy... Okej, chyba już nie zdążyłem zmienić. Okej, zwrotka. Czy możesz sięgnąć tego gościa? Czekaj. Jesteś zajęta raz przed odpoczynkiem. To w takim razie nie. Raz przed odpoczynkiem to nie. Dobra, to zachowamy sobie w takim razie. Nie chcę śmierci z przetworzy, chcę sięgnąć... Sięgnąć tam tego gościa z tyłu. Okej. Żeby to zrobić elektrycznym kopniakiem. Okej. Spróbujmy przewrócić tych tutaj. To jest tam tu ich. I spróbujmy ich przewrócić. Okej, chyba nie udało się go oszołomić, trudno. Dobra, spróbujmy go zamrozić. Może ty podejdź tutaj do niego. Okej. Ty bij się z tym. Okej, chyba nie uda nam się podejść, co? Okej. Rzuć pancerz na niego, niedługo mu się przyda. Dobra, ty możesz to combo użyć na tym. Szybciej go zdejmiemy. Okej. Tracz może podejść tutaj sam środek rozwałki i rzucić ten wybuch. Okej. Co ty chcemy zrobić? Chcemy tego jak najszybciej zdjąć. Okej. A teraz kula ognia na niego. Puf. Okej, prawie padł. Okej, ale już zwrotka go wykończy. Dobra. Możemy spetryfikować tego gościa. Ładnie. Okej. Mogę go oszołomić. A właśnie, ile ty masz łącznie zbroi? Czy mogę to gdzieś sprawdzić teraz? Pancerz 14. Tak. Całkiem nieźle. Ze wszystkimi buffami. Okej, spróbuję go jeszcze przewrócić. Nie zdążyłem. Dobra. Tak, Baryk jest bardzo tankowy, jak go nawrzucamy na niego rzeczy. Dobra, co my tutaj mamy? Karwasz Hordy. Okej, to nie jest upgrade dla ciebie, więc stawmy. Te kamienne kolce wrosły z podziemi tak szybko i gwałtownie, że bez trudu przebiły zbroję i broń, okej? Okay. I co tutaj mamy? Obrona przeciwko atakom paraliż. Okej, bariera żywiołów, spoko. Co my tutaj mamy? Laska krwiopiewcy. Mech. Tutaj? Trochę stafu. Dobra. No to przeszukajmy resztę mapy. Wygląda na to, że nie jest aż zbyt duża. Dobra. Wygląda na to, że więcej tutaj szkarłatnych. Wyłączmy tryb szybki. Zabić stanowiciela! Dobra, przejdźmy bliżej. Okej. Nie wiem co ty robisz, ale zmień to. Okej, krwawy ogar. Szkarłatna furia. Zajmijmy się najpierw tym krwawym ogarem. Może uda mi się go spetryfikować. Byłoby fajnie. Baryk, dałeś się podpalić? Tak łatwo.
Okej. Rzućmy na niego pieczęć, bo trochę szybko traci życie. Dobra. Ty zajmij się szybko nim. Okej. Teraz wybuchła nie. Okej, teraz pancerz dla Barika. Muszę go jeszcze uleczyć. Barik, przestań się palić. To jest żałosne. Okej, kula ognia. Dobra, dotyk tytana damy zwrotce. Okej. Co teraz? Jak teraz ten gość nam przeszkadza, to nim się zajmiemy. Że go ogłuszymy. Ty bijesz się? No to bij się skutecznie. Okej. Raz na potyczkę, przyspieszmy się, bo sporo obrażeń otrzymujemy. Okej. Zamrożony, fajnie. Okej, to kierunkowana siła. Krwotok. Nie fajnie. A nie, tak. Użyjcie przyspieszenia. Tak, bo to wymaga i Janusza, i Lantrego. Dobra. Teraz możemy kierunkowanej siły użyć. Możemy rzucić w tym, tego gościa. Co to było? Coś silnego w każdym razie. Dobra, ty Barik musisz przeżyć. Dobra, na tracza rzucę tarczę. Nie możesz, okej, tylko na innego można to rzucić. Nie zapomniałem. Dobra. To może jakaś ładna kula ognia. Okej, ty dużo jesteś prowokacji, nawet nie wiem na co. Ale trudno. Dobra. Oni giną zaraz. Spróbujmy ich przewrócić, skoro stoją ładnie obok siebie. Uciszenie. Nie fajnie, nie fajnie. Okej. Cofnij się trochę, Janusz. I może chyba łyknij płotkę, chociaż nie zdążę za bardzo. Okej. Dobra, co możesz użyć w takim razie? Niezbyt dużo. Dobra, po prostu stańmy i nawalajmy, skoro jesteśmy uciszeni. Zaraz nam pewnie to minie, co? Tak. Okej. Wow, okej. Musisz się wyleczyć. Barik się również podpalił. Okej, to dajmy mu tarczę. Możesz go jakoś szybko załatwić, zwrotka? Okej, ładnie. Teraz zajmiemy się tym magiem w końcu. Dobra. Już jestem uciszony. Fajnie, że przewróćmy tego gościa z tyłu. Byłoby fajnie. Ładnie. Dobra. Mroźny kolec. Załatwi ładnie. Jeszcze petryfikacja na koniec. Okej. Coś jeszcze mu przywalmy ogniem, jeżeli zdążymy. Dokładnie, zwrotka, dokładnie. Czytasz mi w myślach.
Dobra. Enough of this. My bedroll calls. Dobra, Lantry jest mocno poraniony. Barik jest też mocno poraniony, ale oboje są blisko Ansu. Okej. Okay. Pragnienie zębatego remedium. Dobra, weźmiemy to. Resztę, cóż. Ty zużyłeś chyba jedną potkę i Lantry chyba zużył jedną potkę. Co tu jeszcze mamy? Żelazna pieczęć. Okej, okay, do wypalania symbolu żelaznego, szkarlatnego chóru na rekrutach. Ciekawe. Okej. Dobra, to sprawdzimy, że już... Sprawdziliśmy już, że jest słabsze. I rozkazy dla samego tego remedium. Tę wiadomość pisano. Podpisałeś mnie pismem w wielkim wzburzeniu, o czym świadczą ślady mocnego przyciskania pióra do pergaminu. Remedium. Niezłomni sprawiają mnóstwo kłopotów Ashowi i jego wsobnemu legionowi. Postaraj się, żeby jak najwięcej ich dołączało do naszej pieśni. Zwróć szczególną uwagę na przywódcę Matiasa. Masz go sprowadzić do kakofonii w jednym kawałku. Wiemy, jak bardzo lubisz rozcinać jeńcom ścięgna i bawić się w lalkarza, ale ten jeden raz zrób nam przyjemności i się opanuj. Twój umiłowany przywódca, okej? Okay. Dodatkowy... Dodatkowa brudy na głosy Nerata. W czasie podboju chciał posiąść wiedzę, powiem nie. Szkarłatny chór wspomógł niezłomnych w czasie wojny domowej. Dobra. Zobaczmy, co my tu mamy. Okej, zapasy. Więcej zapasów. Zbroje i zaopatrzenie bez wątpienia należące do niezłomnych są porzucone. Trudno powiedzieć, czy... Czy plamy czerwieni to krew, czy barwy wojennych chóru? Okej. Okay. Więcej tu za bardzo nie mamy. Więcej zwłok. Ta. Pancerz plus 2. Tobie by się to przydało. Ubrana przeciw zaklęciom. Dobra, też to trzymaj. Właśnie, zobaczmy twój nowy miecz. Okej. Okay. Jest lepszy od cierpienia, ale gorszy od chwały. Rozścieczenie przy zabiciu przeciwnika. Czy ja chcę coś takiego? Przebicie pancerza 6. Okej, mniejsza celność. Największe przebicie pancerza. I mniejsze odzyskiwanie gotowości. To jest broń jednoręczna? Tak, jednoręczna. Właśnie, zapomniałem, że Barik również potrzebuje jakiejś broni. Że mu jemu dać chwałę. Zobaczmy, czy to będzie dla niego lepsze. Tak, dużo lepsze. Co prawda będzie miał mniejszy zasięg, mniejsze przebicie pancerza, ale poza tym wszystko lepsze. Więc damy mu tą buławę. A zwrotka weźmie to. Okej. Okay. Cięte kute. Cięte. Okej. Okay. Dobra, ja was wyjmę może zwrotkę przy okazji. Zobaczmy, tobie zwiększałem chyba ostatnią żywotność. Nie, nie zwiększałem. To dajmy jej. Na pewno jej się przyda. Okej. Okay. I co dalej chcemy wziąć? Poznaj wroga. Trafienie krytyczne... Zwarcie zadają obrażenia także przeciwnikom znajdującym się blisko celu. Trochę słabo to dla mnie brzmi. Ok.
Okej, co to było? Zwrotka wyzywa przeciwnika wywołując jego szał i prowokując go przez krótki czas ją atakował. Zabójczy szał. Okej, może weźmy to. Zwiększy nam celność, kiedy będziemy tego potrzebowali. Okej, jesteśmy mocno poranieni, ale myślę, że z paroma niezłomnymi damy sobie jeszcze radę. Stać przez tę bramę nie ma wejścia. Jeżeli chcesz przedstawić swoją sprawę, idź na północ. W przeciwnym razie coś tam. Dobra. No to zastosujemy się do ich porady. Chociaż obawiam się, że moja sprawa może im się nie podobać. Domyślam się, że w ogóle nie będzie im się podobać. Spiżowy Giermek. Na straży do prowizorycznego obowiązku stoi wojowniczka niezłomnych. Jej znoszona na zbroję gorzała twarz, pokrywała smugi piasku i rdzy, a zmęczenie wyżłobiło głębokie bruzdy pod jej oczami. Dostępuje na ziemię niezłomnych. Każdy, kto przychodzi do rozdraża myśliwego, jest w jakiś sposób uwikłany w wojnę. Podaj swoje zamiary, a jeśli będę mieć jakieś wątpliwości, nie zawaham się odebrać ci życia. Okej. Okay. Szukam Matiasa, to was przywódca, prawda? Zgadza się. Kapitanie, mamy gości, zapowiadają się kłopoty. Matias, dowódca sił zgromadzonych w rozdrożu myśliwego i wszystkich niezłomnych. Nawet tak daleko na południu słyszeliśmy o wysłanniku Tonona, który przełamał oblężenie studni Vendriena. Jeżeli chcesz tutaj powtórzyć taki wyczyn, to pozwól, że coś ci odpowiem. Niezłomni nie poddadzą się tak łatwo jak gwardia wendrieńska. To ty jesteś tym gnojkiem, który tak namieszał podczas kampanii w Krzepie? Długo czekałem na ten dzień. To coś mówi? Sługo są krasa inwazji chyba nie służy, co? Domyślam się, że interesują cię korzyści płynące z ładu Kyrosa. Odrzuciliśmy już nic nie warte propozycje Kyrosa, kiedy rozpoczęliście tą swoją inwazję. Nie udawajmy, że grobowy aż przez ostatni rok stał się bardziej skory do wybaczenia, ani że pod władaniem Kyrosa nie czeka nas tylko niewola lub zbiorowe mogiły. Nie mam złudzeń, że obaj wyjdziemy stąd żywi. Okej. Okay. Asher chce, żebym zakończył edykt Burz. Może zdołamy sobie pomóc nawzajem. Domyślam się, że Asher chce też obsadzić kamienną strażnicę garnizonem wzgardzonych. Nie mogę na to pozwolić. Nasze cele są zbieżne tylko do momentu śmierci Stradusa Heronima. Poza tym nic nas nie łączy. Co tutaj robisz? Być może nie jesteśmy tak silni jak niegdyś, ale wciąż stać nas na walkę. Obawiam się tylko tego, że następna bitwa będzie naszą ostatnią, a nasze dni są policzone. Choć przychodzi mi to z trudem, muszę przyznać, że zaciągnięcie się do chóru jest naszą jedyną szansą na przetrwanie. Szkarłatny chór prześladuje nas bez ustanku, ścigając nasz mały oddział w całym cmentarzysku mieczy, by wcielić nas do swojej bandy. U szczytu potęgi dalibyśmy im opór, ale zasadzki na patrole wskardzonych przetrzebiły nasze siły. Okej. Okay. Skoro nie chcesz współpracować, to jesteś mi przeszkodą. Resztkami siły pokonamy tego niewolnika Kyrosa. Zakrzepę. Okej. Okay. Lantry jest w bardzo złej pozycji. Nie domyślam się, że zaraz padnie po odstąpieniu. Okej. Okay. Nie padł, świetnie. Okej, okay, i Matias już się na nas rzucił. Idealnie. Okej. Okay. Przypalimy tutaj kulą ognia. Okej, okay, idą jego przyjaciele, ale... Ale to im nie pomoże. Zbytnio. Okej. Okay. Sporo oberwali. Możemy rzucić tarczę na kogoś. Może zróbmy to na Barika. On zaraz stuntuje wszystkich. Okej. Okay. Weźmy tutaj bliżej. Użyjemy wybuchu. Ja ten wybuch zadawał w końcu obrażeń.
Sporo. Okej. Zwrotka wpadła w szał. Fajnie, to rzucimy na nią moc. Okej, ty daj tarczę Barikowi. Okej, ty możesz go uleczyć. Okej, Janusz odsuń się trochę. Możemy ich wszystkich przewrócić, możemy spróbować. Okej, Matthias ma jakąś dobry pancerz 12. To może być problem go przebić, ale... Ale damy sobie radę. Okej. Wspomożemy się czarami. Możemy sięgnąć tam tego gościa, żeby go spotryfikować? Chyba nie. Okej, więc się odsuńmy. Okej. Groźny kolec na Matthiasa. Możemy oszołomić tamtego gościa, spróbujmy. Okej. Matthias jeszcze leży. Ty bij tutaj się, Barik. Nie wiem, co robisz. Już możesz ze zwrotku podzielić się obrażeniami. Okej, ładnie. Ogłuszenie, dobra. Że... Spróbujmy spetryfikować Matthiasa. Nie udało się. Okej, dobra, padł. Dobra. Jeszcze jedna kula ognia. Puf. Dobra, jest wstrząsający pocisk. Na niego znowu. Okej, kto ma już siłę Tytana? Zwrotka, dobra. To drugi rzucimy na Barika. Dobra, Lantry teraz może sam się uleczyć. Okej. Niech Janusz tutaj podejdzie. Dobra, nie złapie trzech, ale przynajmniej dwójce doda obrażenia. Dobra, i może ich znowu przewrócić. Dobra. Możesz do tego przewrócić. Tak, ten większy zasięg zdecydowanie bardzo się przydaje. Tak, nie udało się, ale trudno. Okej, przewrócenie, świetnie. Chyba w sam raz, bo oni... A nie, to zwrotka uruchomiła combo. Dobra. Okej, zamrożenie, świetne. Okej, może spróbujmy tam tego ogłuszyć z tyłu. Ogłuszenie, świetnie. Okej, ten gość ma 8 pancerza. To dlatego trudno nam tak było go ubić. I'm sure you're all young, alert and feeling unstoppable, but I need a break. Spokojnie. Dajesz radę. Dobra, mamy jakąś broń rozrywacz. Dobra, to jest dwuręczna, więc nie jest nam potrzebna. Mamy zniszczoną zbroję i mamy oszczep podniebnych ostrzy. Porównamy to sobie. Ale okej, ale to niestety tyle czasu, ile mam na ten odcinek. Myślałem, że uda nam się kompletnie tutaj zrobić wszystko. Ubiliśmy Matthiasa, ale jeszcze potrzebujemy troszkę punktów dla Lantry'ego, żeby awansować. Więc nie udało nam się do końca osiągnąć celu. Dobra, awansujemy może Barika. Co teraz by ci dać? Co? Co zwiększy ci parowanie? Finezja? Oraz zmyślność? Zwiększa parowanie? Okej. Okay. A uniki? Co? Może po prostu damy mu więcej żywotności znowu. Chyba to nie jest zły pomysł. Dobra. Okej. I co teraz możemy ci dać? Potrzebujemy jeszcze paru punktów, żeby niżej zejść. Raz na potyczkę, kiedy poziom... Zdrowia Valerika osiągnie krytyczny poziom, zostanie on natychmiast uzdrowiony. Okej, to jest fajne. Warte obrońcy.
doznają mniej obrażeń. Okej. Co to się zmienia? Obrażenia minus 5% wszystkie przez... Tak, obrażenia minus 10% wszystkie. Okej, więc to nie jest głupie. Szarże obrońcy. Rusz z pomocą sojusznikowi, prowokując pobliskich nieprzyjaciół. Meh. Dobra. Myślę, że to się bardziej przyda wszystkim. Okej. No i to by było tyle. Na tyle w tym odcinku. Dalej, na następnym odcinku, gdzie my wykończymy tej resztę tych niezłomnych. Mam nadzieję, że w końcu uda się awansować Lantriemu, więc będziemy mogli się wrócić do murów po te nowe zaklęcia, zobaczyć co tam pominęliśmy. I potem udamy się do kamiennej twierdzy i zakończymy w końcu obronę krzepy. Ale to już w następnych odcinkach. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!